kochani, chcę wam opowiedzieć o największej przeszkodzie, o największej trudności do pokonania przy odchudzaniu. O największej trudności, o największej przeszkodzie przy zmianie diety. Dieta z łaciny czy z greki to jest po prostu styl życia. Jeżeli zmieniam styl swojego życia, jeżeli zmieniam swoje przyzwyczajenia żywnościowe, to konfrontuję się niestety, chcę czy nie chcę, że to, co jest nowe, nie budzi takiego zachwytu jak to, co było do tej pory. Ponieważ jak jem coś nowego, to to nigdy nie jest takie smaczne jak to, co jadłem do tej pory. Czemu? Bo tam nie ma dżemu. Dlatego, że się przyzwyczaiłem, że się przyzwyczaiłem do czego? Do tych smaków, które do tej pory wydawały się takie pyszne. Czemu one były takie pyszne? Bo zawierały glutaminian sodu. Kochani, przez wiele lat uważam, że nie ma nic pyszniejszego niż wietnamska lub chińska kuchnia opierająca się na glutaminianie sodu. Kochałem chińskie i wietnamskie restauracyjki. Dzisiaj już wiem, że od Chińczyków i Wietnamczyków Europa się też nauczyła dosypywać dowolną ilość glutaminianu sodu. I dlatego ważne, żeby potrawa miała smak. I tu należy dodać glutaminian sodu. Ważne, żeby potrawa miała zapach i tu należy dodać troszkę chemii zapachowej. Tutaj należy dodać do ciasta na przykład, dodać zapach wanilinowy, który z wanilią nie ma nic wspólnego chemicznie. Ma zapach podobny. Wanilinowy pachnie jak waniliowy, większość nie odróżnia, a kosztuje 400 razy mniej niż wanilia. I dlatego, kochani, informuję was, największą trudnością jest przy przejściu na zdrowe żywienie znalezienie czegoś, co chociaż częściowo będzie konkurować z chemią, bo chemia potrafi wszystko. Chemia potrafi wytworzyć każdy dowolny smak, zapach i kolor. I to praktycznie za tak niską cenę, że się człowiek nie zorientuje, tylko że to nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem. I kochani, informuję was, jeżeli do was dotrze, że jesteście zbudowani z tego, co zjedliście. Każdy atom mojego ciała powstał z tego, co kiedyś zjadłem lub wypiłem. I informuję was, jeżeli to do was dotrze wreszcie, że każdy atom trucizny w waszym ciele, te wszystkie ciężkie metale, te wszystkie związki chemiczne, to też dostały się do waszego organizmu w większości przez to, co jecie i co pijecie. Czasami jeszcze przez to, czym oddychacie. I nie ma możliwości budowania swoje ciało z czegoś, co się nie zjadło. Dlatego twój umysł będzie również myślał tym, co zjadł. Czyli jak gówno jesz, to gównianie myślisz.